Większość moich bliskich i znajomych to są ludzie wierzący, zaangażowani, często bardzo zaangażowani w życie religijne. Ale znam też takie osoby, które nie wierzą w Boga. Nigdy nie praktykowały, nie przyjmowały sakramentów. I teraz pytanie, co ja powinienem w takiej sytuacji zrobić? Może przeczytać fragment dzisiejszego psalmu responsoryjnego wziętego z Księgi Tobiasza. Nawróćcie się. Kto wie, może Bóg znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże. Ale oczywiście tych słów nie można czytać tylko w stosunku do ludzi, którzy nie są w kościele, nie mogą o sobie powiedzieć, że wierzą w Boga, którzy rzeczywiście, jeżeli odkryją Boga, mogą powiedzieć z pełną świadomością, dużej części swojego życia, w której byli daleko od Boga, tak, nawróciłem się. To są słowa, które są adresowane także do mnie. Nawet jeżeli ja przez całe życie jestem w Kościele, identyfikuję się z Kościołem, grzeszę, ale staram się traktować tę rzeczywistość jako część mojego życia, jak powietrza, to ja też muszę się nawracać. Ty też musisz się nawracać, niezależnie od tego, czy jesteś księdzem, biskupem, papieżem. Każdy musi się nawracać. Bo jeżeli się nawrócę, Bóg może znaleźć we mnie upodobanie i może okazać swoje miłosierdzie. Ja wierzę, że okaże, że upodobał mnie, ciebie, każdego człowieka, także tych niewierzących, moich znajomych. Bo Bóg jest bardzo wielki. On żyje na wieki. Jego miłość jest potężna. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to musimy mieć tę świadomość. I z tą świadomością, że Bóg chce, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy się nawracali cały czas. Idźmy do tych, którzy nie wierzą w Boga. Nie nawracajmy ich, ale pokazujmy, że my staramy się nawrócić.